Dokładnie 2 tygodnie temu byłem po raz pierwszy w tym roku, w tym sezonie w lesie na grzybach. Było sucho, no ale przez te 2 tygodnie padał deszcz teraz. No i w tej chwili jestem po raz drugi w lesie, zobaczyć, czy już się coś zmieniło. Ostatnio nazbierałem cały kosz grzybów, ale było dosłownie trudno znaleźć. Nie było ich za dużo. Tym razem, no nie wiem, chcę zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy nie. Jestem w miejscach, w których poprzednio nie było grzybów. To znaczy poprzednio, 2 tygodnie temu nie było w ogóle grzybów. No w tej chwili jest już bardziej zielono, no ale jak na razie na skraju lasu w dalszym ciągu nic nie widzę. Żadnych grzybów. Wyjeżdżając z domu, było słoneczko, było słonecznie. No, przyjechałem do lasu i już się zamgliło i w tej chwili jest taka lekka mżawka od czasu do czasu. Także pogoda się znowu zmieniła. No, ale mam nadzieję, że dużego deszczu nie będzie i może nie zmoknę. Przejdę się po lesie trochę i popatrzę, czy są jakieś grzyby w okolicy, czy nie ma. No nie będę zbierał znowu zbyt dużo, może wezmę kilka sztuk ze sobą tylko, a jeżeli będzie więcej grzybów, nazbieram oczywiście i po drodze znowu rozsypię w swoim nowym lasku, bliżej domu, w lasku, który dopiero rośnie od kilku lat, nie jest jeszcze duży i będę próbował, może się rozsieją grzyby w okolicach, trochę bliżej od Adelaide. Powiedziałem w swoim lasku, oczywiście nie jest to mój las, jest to las, do którego jeździłem ileś tam lat wcześniej, gdzie było bardzo dużo rydzów, ale on został, spalił się kilka lat temu i zostały posadzone nowe sadzonki w tej chwili. Na razie grzybów nie ma, ale będę próbował tam rozsiewać, może na nowo pojawią się w okolicy, bliżej w okolicy mego domu rydze. Pierwsze grzyby, które spotykam, są to maślaki, ale już dosyć duże. Prawdopodobnie ich nie będę brał, tym bardziej, że po 2 tygodniach deszczu to są rozciapkane zupełnie. Bo widzę tutaj trochę mniejsze, więc te może będą się nadawały do wzięcia i będę chciał ususzyć. Prawdziwków niestety nie mamy w Australii. Są, ale bardzo mało. No więc suszymy maślaczki. No ten jest ładny, to na pewno go wezmę. Ten jest trochę większy, drugi, ale też świeżutki, piękny, to zabiorę go. I jeszcze jeden tutaj dalej wyrasta, mały, też będzie fajny, też go zabieram. I widzę jeszcze jednego, o, jest więcej, ho, ho, ho. Piękne maślaki. Czyściutkie, świeżutkie. A, piękne tym razem. No, nie będzie rydzów, to uzbieram maślaków trochę. Jest ich więcej i więcej. Nawet uszedłem dopiero może 10 metrów do lasu. Już widzę całe kępki. Tu kolejne. Będę wybierał tylko te mniejsze, twardsze. Napotykam również inne grzyby, takie szare, nie wiem co to za rodzaj, będę chciał później
sprawdzić w domu, co to za grzyby. Nie będę ich brał, ale z ciekawości tylko chcę się dowiedzieć, co to za rodzaj grzybów. Co to za gatunek. Niektóre dosyć spore. Dosyć duże i w kolorze takim ochrowym, szarym. Ciekawe, czy byłyby jadalne. Chociaż w Australii jest bardzo mało jadalnych grzybów. No i jeżeli nawet są, to nie są one opisane specjalnie pod względem przydatności do spożycia. Pojawiły się również Yellowstainers, pieczarkowate, ale niestety nie nadają się do jedzenia. Można po prostu się po nich rozchorować. Jadłem po przygotowaniu kilka razy, ale nie są zbyt smaczne. Pieczarka ta po przekrojeniu nabiera żółtego koloru korzonek i po tym można ją rozpoznać. Spotkałem do tej pory 3 gatunki grzybów, no a tu oto 4. gatunek. Pojawiły się również rydze. Jest tutaj kilka sztuk. Duży, to jakiś przewrócony, nieduży, mały. I tam jeszcze jeden. Jak powiedziałem, nie będę zbierał rydzów specjalnie. Wezmę ze sobą może 5 sztuk. Tylko po to, żeby na kolację spróbować. I to mi wystarczy. No tu jest dosyć ładna sztuka, akurat ma patelnię. I tego chyba zabiorę. Jest jeszcze jeden obok, mniejszy. Też twardy, więc może i ten pójdzie. Ładny. Są 2 sztuki i może jeszcze kilka. O, widzę, tutaj rosną. O, akurat takie do zabrania. To są kolejne 2 sztuki, no więc zabiorę ze sobą. To już będzie 4. I to jest kolejna sztuka, to jest 5. Może jeszcze jedną i to mi wystarczy. Zabiorę jeszcze te 3 nieduże. Fajnie wyglądają, zdrowiutko. I to już będzie mój dzisiejszy limit, jeżeli chodzi o rydze. O. To naprawdę wystarczy jak na kolację. W koszyku jak na razie mam nie za dużo grzybów, garstka rydzów, no i trochę maślaczków. Może uda mi się jeszcze uzbierać więcej maślaków, no i będę zadowolony. Nie przyjechałem tutaj dzisiaj po grzyby,
Przyjechałem raczej tylko popatrzeć, czy grzyby rosną. I jak widać, grzyby rosną. Nie jest to duży wysyp, no ale nazbierać można byłoby. Rydze są jednak, są małe, są większe i są duże. Rosną jeszcze jakieś inne grzybki, małe, ale one są niejadalne. Prawdopodobnie, chociaż kto wie, trzeba byłoby dobrze rozpoznać. Doszedłem do takiej małej dolinki, bardziej trawiastej, więc więcej tutaj było wilgoci i automatycznie więcej maszlaków, ale już wszystkie te maszlaki są przerośnięte, bo na pewno wcześniej się tutaj pojawiły, dlatego że było więcej wilgoci. No i w tej chwili to są już zupełnie nie do użytku, potężne, duże, rozwinięte ciapciaki. Cała kolonia ich dookoła. Jak i również jest tutaj nieduża kolonia rydzów. Też już rozwinięte, duże, miały więcej wilgoci, więc wcześniej urosły, większe urosły. O, ten jest potężny. Wow. Patrzcie, jaki duży. Praktycznie cały grzyb zmieściłby się na patelni i nic poza tym. Jeden rydz, a obok jest drugi, prawie że równy rozmiarem. I tam jeszcze kolejny, duży. Także nawet w tym roku, który jak na razie nie był sprzyjający, jeżeli chodzi o grzyby, można jednak nazbierać trochę jadalnych, maślaczki, rydze. Popatrzcie, jaki maślaczek. Świeżutki, gruby korzonek, wygląda prawie jak prawdziwek. Zdrowiutki, piękny. Piękny grzybek. To będzie trochę do ususzenia i być może, jeżeli uda się nazbierać więcej, nawet do zamarynowania. No, zobaczymy. Ale ten jest piękny.
No i w końcu trafiłem na większe skupisko rydzów. Miały więcej słońca w tym miejscu. No i już pięknie się tutaj rozwinęły. No niestety nie zbieram ich tym razem specjalnie, dlatego że mam jeszcze, jak już wcześniej w poprzednim odcinku powiedziałem, mam bardzo duże zapasy rydzów z ubiegłego sezonu. Rydzę w słoikach, w sosie własnym. Nawet mam świeże rydze zamrożone w tej chwili, które zamroziłem 2 tygodnie temu. Także nie potrzeba mi więcej grzybów. I znowu trafiam na kępkę ładnych, niedużych, zdrowych maślaczków. Zaraz się do nich dobiorę. O, ten jest ładny. No i jest ich tutaj o wiele więcej. Zaraz je wyzbieram. A jednocześnie obok rosną rydze. Ale już ich nie będę brał. Tylko pokażę, że rydze są. No i popatrzcie, jakie tutaj olbrzymy rosną. Cała duża gromada. Bardzo rozrośniętych, dużych rydzów. Na przykład ten tutaj na patelni na pewno by się nie zmieścił. Ma co najmniej 30 cm. Można porównać do wielkości koszyka. Zobaczcie, jaki duży. Popatrzcie, ile tutaj wysypało rydzów. Obrócę się tak dookoła i pokażę. To wszystko są rydze.
To jest dzisiejszy zbiór przybów z tego miejsca. Trochę maślaków. No i kilka rydzów. Jak na razie to mi tyle wystarczy. Będę chciał pojechać jeszcze w drugie miejsce, ale tam maślaków się nie spodziewam. Chcę pojechać tylko po to, żeby zobaczyć, czy tam rydze już też zaczęły rosnąć, czy nie. Będzie to samo miejsce, w którym byłem 2 tygodnie temu, gdzie nie było w ogóle żadnego śladu po rydzach. No i rozpadało się na dobre. Także dużo nie pochodzę po lesie i nie pozbieram już tych grzybów. No ale na chwilę chociaż skoczę, zobaczę, czy coś rośnie jeszcze w tych miejscach, w których poprzednio nic nie rosło. Widać, że pojawiły się pierwsze rydze i tutaj. Nie ma ich dużo, ale już zaczynają wyrastać. Jak na razie natrafiłem na jedną małą grupkę. No i tutaj jeszcze jeden pojedynczy egzemplarz. No ale oprócz tego nie widać, żeby jeszcze rosły. Przejdę się jeszcze kawałeczek, no i zobaczę, może tam dalej jeszcze parę będzie. I będę chciał pojechać jeszcze w jedno miejsce, sprawdzić jeszcze w jednym miejscu, w którym w tym roku jeszcze nie byłem, i zobaczyć, czy tam też się pojawiły grzyby. Tutaj jeszcze jeden rośnie, duży, no i mała kępka, 3 sztuki obok. No ale jak na razie to wszystko. Nie ma za dużo rydzów w tym roku. W lesie po drugiej stronie drogi kolejne 2 rydze. A ten ładny. O, chyba go wezmę. Taki piękny, że go chyba zabiorę. Piękny, naprawdę. Sam raz na patelnię. Super. Zabieram go. A tutaj natrafiłem na mały krąg, w którym rosną kanie. Nieduże, ale niestety już nie nadające się w ogóle do zbierania. Wszystkie rozciapkane. Widzę, że było ich o wiele więcej w okolicy, w tym miejscu. I gdybym przyjechał może tydzień wcześniej, to może bym nazbierał, ale w tej chwili one już są zupełnie niejadalne, nie do zbierania. Kanie niestety tutaj nie rosną zbyt duże, nie takie duże jak w Polsce. Po prostu gleba jest mniej urodzajna na te grzyby. No ale czasami trafia się piękna sztuka, duża, wyrośnięta,
jakimś innym, bardziej dogodnym środowisku, w którym rośnie całkiem, całkiem porządna kania. No tutaj niestety są bardzo drobne w lesie. Szkoda, że spóźniłem się trochę na te grzyby. Nie co roku można spotkać w tych ilościach. No, gdybym był wcześniej, to bym miał naprawdę piękny koszyk uzbieranych kań i by była piękna kolacja lub obiad, bo są to smaczne grzyby. No, a rydzów niestety nie ma, tylko gdzieniegdzie pojedyncze sztuki. Jedna, druga. Pamiętam, kilka lat temu była podobna sytuacja. W miejscach, gdzie zawsze rosły rydze, w ogóle ich nie było, ale za to wyrosło bardzo dużo kań i nazbieraliśmy pełne kosze kań. Może w tym roku jest podobnie. Wiem, że w tej chwili to już za późno może na kanie, dlatego że jak widać, już wszystkie są przerośnięte do niczego. A w dodatku ciągle teraz padają deszcze, więc już chyba nie wiadomo, nie będzie. No ale mniejsza o to, grzybów mam wystarczającą ilość. A to jest jeszcze jeden lasek, który chciałem sprawdzić. No, już tu od samego początku, z brzegu widać, że nic nie rośnie. Ale przejdę się kawałeczek i zobaczę. Może jakiś tam jeden grzybek chociaż ujrzę. Przeszedłem się kawałek wzdłuż lasu. No i nie spotkałem ani jednego grzybka. Więc w tym lesie w ogóle w tym roku nie ma grzybów. I w ogóle ten rok wygląda, że nie jest rokiem grzybowym i już pewnie specjalnie dużo grzybów nie będzie, dlatego że już jest zima, połowa pierwszego miesiąca zimy. No i jeszcze pojedyncze sztuki będą rosły, na pewno jeszcze grzyby będą, ale nie w takich ilościach, jak trafiało się w niektórych poprzednich latach, nawet jak w ubiegłym roku. No, mam nadzieję, że przyszły rok będzie ponownie bardzo, bardzo grzybowy. Mówiłem na początku, że być może uzbieram dużo rydzów, pełen kosz i rozrzucę po drodze w miejscu, w którym rozrzuciłem grzyby w poprzednim roku. No ale nie będę tego robił, dlatego że mam sporo tych maślaczków i nie chciałbym, żeby rydze porozgniatały moje maślaki. Chociaż one są twarde, świeżutkie, ale po co je narażać. Więc na razie będę kończył chyba dzisiejsze zbieranie i wracam do domu, tym bardziej, że pogoda nie jest specjalnie. Co róż popaduje, mgiełka. No i przede wszystkim fajnie było. Nałykałem się świeżego powietrza na jakiś czas. Super świeże, leśne powietrze, fajny relaks.